Moi drodzy, za chwileczkę poznamy pierwszego finalistę, zwycięzcę tego pierwszego finału, który na pewno w wielkim finale wystąpi. Przed nami jeszcze kolejne 4 przesłuchania, czyli w sumie będziemy mieć 5 takich wielkich finalistów, a potem jeszcze jury, mając specjalne prawo, ze wszystkich facebookowych zgłoszeń wybierze dodatkową 5, czyli reasumując, w wielkim finale o to, co najważniejsze, powalczy 10 rewelacyjnych debiutantów, 10 rewelacyjnych artystów, być może 10 rewelacyjnych zespołów. Teraz poczekamy jeszcze chwileczkę na decyzję jury, kto wygrał pierwsze przesłuchanie Make More Music. Jury powróciło z tajnych narad, więc teraz posłuchajmy o tych wrażeniach. Jeżeli liczycie, że zaczniemy od werdyktu, to bardzo się mylicie. O werdykcie powiemy na końcu. Na razie chcielibyśmy każdemu z wykonawców przekazać trochę swoich uwag. To może ja zacznę. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, to wzbudził we mnie przede wszystkim uznanie tym, że obronił się ze swoją muzyką w warunkach kompletnie do takiej muzyki nieprzeznaczonych. Po prostu zaczęli wśród tych regałów z płytami skądinąd bardzo sympatycznych od razu od dużego kopa. Potrzebowali chyba tego pierwszego utworu, żeby się troszkę rozegrać i w drugim już wszystko w miarę grało. W pierwszym może nie do końca, ale mówię, dodatkowy plus za to, że w tych przedziwnych warunkach poradzili sobie z taką muzą. Jeżeli chodzi o drugi zespół, który jest zespołem, który słyszałem już, przyznaję, bez bicia wcześniej, zabrakło mi odrobinę szaleństwa w tym, co zrobili. Było wszystko precyzyjnie, okej, ale bez takiego kopa, który jest potrzebny, kiedy ma się tylko 2 utwory, dość nietypową publiczność i miejsce, żeby zainteresować. Mimo, że lider miał duży atut w ręce, bo miał skrzypce na przykład. I ostatni zespół Neina. Dla mnie to trochę sprawiało wrażenie, jakby się skądinąd świetnie śpiewająca dziewczyna ścigała z zespołem, w którymś momencie musiała walczyć, żeby ją było słyszeć, bo zespół dawał strasznie czadu, trochę chyba za bardzo. Mało tego, miałem wrażenie, że umówili się wcześniej, że podzielą sobie występ na 2 części. To ja śpiewam, a potem my gramy, żeby pokazać, jak to fajnie wychodzi. Może ta ocena jest zbyt surowa, ale myślę, że Oli potrzebny jest zespół, który gra razem z nią. Chyba albo musi pogadać poważnie z chłopakami, albo zastanowić się nad występami solo. Być może. To ode mnie chyba tyle do każdego z 3 wykonawców. Marysia. Żaden z tych utworów to nie jest moja bajka. Tym bardziej ciekawe jest dla mnie słuchanie tego, co robicie. Jeśli chodzi o zespół drugi, ja zacznę tak, to zwłaszcza ten pierwszy utwór ma wszystkie cechy takiego wakacyjnego hitu letniego. A ten drugi z kolei, to jak dla mnie tam jest za dużo wszystkich gatunków pomieszanych, bo i samba, i trochę to jest tam jazzowe, i trochę folkowe, i trochę jakiś kawałek rapowany, w związku z czym się rozmywa chyba to, co jest najistotniejsze, czyli co jest tak naprawdę waszego w tym. W związku z czym drugi zespół mi się bardzo nie podobał, bo to wszystko jest sprawne, ale jakby oczywiste, dlatego nie. Jeśli chodzi o zespół trzeci, czyli Neina, no to Ola bardzo fajnie śpiewa, tylko trochę mało z tego wynika, jak dla mnie. I też ja mam problem taki, że nie przepadam za solówkami gitarowymi i dla mnie ich było za dużo. Jeśli chodzi... Ale chłopaki lubią, więc to się wyrównywa. Natomiast jeśli chodzi o zespół pierwszy, czyli Bacz, to też jest zupełnie świat spoza mojej wrażliwości, ale zaciekawiło mnie takie dość egzotyczne połączenie, które sobie wymyśliliście. Bardzo agresywne środki, a taki pacyfistyczny przekaz. I to myślę, że to jest taka mieszanka, z której może coś wyniknąć w przyszłości, chociaż w tym momencie może jest to trochę mało jeszcze skuteczne. Ale byliście pierwsi, więc tyle mam do powiedzenia. To teraz ja zacznę od końca, czyli od zespołu Neina.
te same wrażenia. Fajny wokal, natomiast nie musisz go używać aż tak bardzo intensywnie. Mam wrażenie, że równie ciekawy byłby na niższych troszeczkę brzmieniach, wiesz? Bardzo byłem ciekaw, jak on brzmi w niższych tonacjach i myślę, że mógłby być równie ciekawy. Natomiast dla chłopaków rzeczywiście musicie się troszeczkę jeszcze ze sobą zgrać. Takie mam wrażenie, musicie popracować ze sobą razem. I słuchajcie, no, skoro muzyka jest taka melodyjna, skoro wokal prowadzi takie fajne melodie, to te solówki, takie szybkie solówki gitarowe są zupełnie niepotrzebne. A poza tym w momencie, kiedy cały zespół gra te same akordy, piano, dwie gitary i bas, te same dźwięki, to po co tylu muzyków? Tak naprawdę wystarczyłaby do tego jedna gitara. Popracujcie nad aranżacjami, chociaż w tym drugim utworze już zaczynaliście kombinować. To było bardzo ciekawe, natomiast jeszcze dosyć nieśmiało, ale myślę, że parę działań w tą stronę i może być nieźle. I tak jak powiedziałem, wokal świetny. Bartnicki, chłopaki, czego wysłuchacie na co dzień? Ja się tak zastanawiam. Co? No właśnie, wszystkiego. Ale no nie wyglądacie na takich, którzy by słuchali muzy takiej, którą gracie, wiesz? Mam takie wrażenie. I to mnie właśnie troszeczkę mnie do was zdystansowało, wiesz? Bo zabawa jest niezła i tak naprawdę jesteście doskonale zgrani, jesteście świetnie przygotowani, masz świetny wokal, w wysokich barwach jest super ciekawy i sądzę, że w tej drodze, którą obraliście i w tej muzie, którą gracie i którą chcecie, jak sądzę, robić dalej, to wy sobie spokojnie dacie radę bez jakiegokolwiek konkursu. I nie potrzebujecie wydawać płyt w Sony, żeby tą muzę robić dalej, bo to nie jest droga do tego, żeby taką muzę po prostu promować. Sami wiecie doskonale, że no niestety nie tego tutaj szukamy. I no to nie przez Sony i nie przez Make More Music, ale szerokie pole przed wami, dacie sobie spokojnie radę. Sami o tym wiecie. No 100 tysięcy wejść na YouTubie to jest jednak nie byle wynik. Nie? Także powodzenia. No i chłopaki z Batch. Fajnie przyłożyliście ten pierwszy utwór, super, w drugim się trochę wszystko rozmyło. Nie? Mam wrażenie, że lepiej wam wychodzą takie poukładane, znaczy nie wiem, to były dwa utwory, nie mogę oceniać, że wam lepiej będą wychodzić takie poukładane, dynamiczne kawałki, gdzie macie trochę oddechu, a nie gdzie jest taka napieprzanka i rozwalanka. Poza tym w drugim, który z was jest wokalistą? Przepraszam, zmęczyłeś się strasznie, wiesz, w tym drugim kawałku. To jest zupełnie niepotrzebne, nie musisz tak napieprzeć przez cały czas. Możesz spróbować pokazać swój wokal, a nie cały czas ryk. Bardzo byłem ciekaw podczas waszego występu, jak brzmi twój wokal. A w ogóle fajnie gracie, jest w tym moc i myślę, że bardziej właśnie takie przysadzone, doładowane kawałki. Znaczy ten pierwszy po prostu podobał mi się bardziej, no może na tej zasadzie. Także było nieźle. No i tyle. Dziękuję. Czas teraz na to, na co wszyscy czekają. Który z tych trzech zespołów wystąpi w jesiennym finale? Uważny słuchacz naszych uwag być może ma jakieś teorie. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, którą musimy powiedzieć w imieniu całej naszej trójki, że stoimy przed szalenie trudnym, a w zasadzie nawet niemożliwym zadaniem wybrania jednego zespołu z trzech tak różnych zespołów. Musieliśmy przyjąć jakieś kryteria i postawiliśmy jednogłośnie zresztą na zespół Batch. Gratulacje. Zwycięzcą dzisiejszego pierwszego przesłuchania Make More Music jest zespół Batch, z którym ponownie spotkamy się w jesiennym finale. Gratulacje. Dziękujemy serdecznie, życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia. Do zobaczenia i dzięki. Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę, że oczywiście kolejne przesłuchania, jeszcze cztery przed nami, więc debiutanci zapraszamy na fanpage Empikowy na Facebooku. Tam czeka specjalna aplikacja, tam można się zgłaszać. No i finał na jesieni. Bardzo dziękuję.